15 lutego wspominamy świętego Onezyma, męczennika. Informacje o Onezymie pochodzą z listów świętego Pawła, który znał go osobiście. Onezym pochodził z Kolosów i był członkiem tamtejszej gminy chrześcijańskiej. Wiemy o nim tylko, że był niewolnikiem Filemona, bogatego chrześcijanina, wobec którego dopuścił się jakiegoś zła i w obawie przed surową karą uciekł od swojego pana. Tak Onezym dotarł do świętego Pawła, który przebywał wtedy w więzieniu w Rzymie. Niewolnik, obciążony groźbą kary, szukał ratunku więźnia. Stary już Paweł w liście zwrócił się do Filemona, by ten nie tylko przebaczył Onezymowi, ale przyjął go do siebie już nie jako niewolnika, lecz współbrata w wierze. Święty Paweł nie domagał się, nie rozkazywał, ale pokornie prosił, by Filemon przyjął Onezyma. Mówił o nim: umiłowane dziecko, serce moje, brat mój ukochany. Zapewniał, że jest gotowy pokryć straty spowodowane przez Onezyma. Bibliści stwierdzają, że Filemon zgodnie z poleceniem świętego Pawła przyjął Onezyma, ale wkrótce wysłał go do świętego Pawła, by ten towarzyszył mu w więzieniu w Rzymie. Onezym pomagał świętemu Pawłowi i był jednym z tych, którzy zanieśli list Pawła do gminy w Kolosach. Tradycja podaje, że zebrał i zabezpieczył przed zniszczeniem wszystkie listy świętego Pawła. Następnie Onezym był biskupem w Efezie, gdzie gościł świętego Ignacego Antiocheńskiego, prowadzonego do Rzymu. W czasie prześladowania chrześcijan wiernie głosił naukę chrześcijańską, za co był skazany na wygnanie do Puteoli w okolicach Neapolu. Tam nadal głosił dobrą nowinę, czym ściągnął na siebie karę chłosty i obicie kijami, w wyniku których zginął. Jego głowa została później jeszcze odcięta mieczem. Onezym zginął około 95 roku. Jego imię znaczy przydatny. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Onezym aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg. Wszyscy święci, święte Boże.